Witajcie. Lepiej nie jeść mięsa niż żyć bez bambusa, mawiają Chińczycy. Dziś opowiemy Wam o niesamowitej roślinie o dość wyjątkowych właściwościach. Większość z nas uważa, że bambus to drzewo. W rzeczywistości to trawa należąca do rodziny wiechlinowatych. Okazuje się dalekim krewnym pszenicy i ryżu. W przeciwieństwie do nich bambus ma wiele zastosowań. Pod tym kątem żadna roślina na świecie nie może się z nią równać. Trawy tej używa się do budowy domów, mostów, mebli, sprzętów domowych, rur wodociągowych, tratw, instrumentów muzycznych, kości, lasek, parasoli, żaluzji, zabawek i wielu innych rzeczy. Jako roślina tropikalna i subtropikalna, bambus rośnie naturalnie w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce oraz Australii. Gaje bambusowe można spotkać również w oceanie. Chiny to królestwo bambusa. To tam rośnie ponad 400 gatunków bambusa i znajdują się największe obszary uprawne tej rośliny. Bambus to wiecznie zielona roślina, której wzrost wynosi średnio 10 cm dziennie. Naukowcy często prowadzą nad nią badania. Prawdziwym rekordzistą stał się japoński bambus madake, rosnący 120 cm dziennie. Ze względu na wysokie tempo wzrostu, łodyga może sięgnąć wysokość 38 metrów, ale jej średnica będzie oscylowała w okolicach 25 cm. Czasami entuzjaści bambusa zbierają się, aby posłuchać, jak rośnie ta roślina. To nie żart. Bambus rośnie tak szybko, że da się usłyszeć szelest ziemi rozpychanej przez jego pędy. Jeśli wytniecie tę roślinę, na jej miejscu bardzo szybko wyrośnie nowa. Dzieje się tak, ponieważ system korzeniowy bambusa jest bardzo silny i rozgałęziony na boki. Biorąc pod uwagę gęstość bambusa w lasach, wyraźnie widać, że korzenie roślin są ze sobą mocno splecione, tworząc gęstą i bardzo mocną strukturę. Często zdarza się, że cały bambusowy gaj to w rzeczywistości pojedyncza roślina pochodząca z jednego nasiona, z którego wyrosło wiele korzeni. Istnieje kilka sposobów uprawy bambusa. Pierwszy to wyhodowanie rośliny z nasion. Do użytku komercyjnego najmniej atrakcyjna wydaje się uprawa bambusa drzewnego właśnie z nasion. Głównie dlatego, że na rozkwit bambusa trzeba będzie czekać średnio od 40 do 120 lat. Co zaskakujące, wszystkie łodygi uzyskane z jednego nasionka kwitną w tym samym czasie. Nie ma znaczenia, gdzie i w jakim klimacie się znajdują. Proces kwitnienia wcale nie stanowi sukcesu plantatorów. W tym okresie roślina pobiera wszystkie składniki odżywcze z systemu korzeniowego i prawie zawsze obumiera, pozostawiając miejsce na swoje nasiona. Z reguły okres kwitnienia obejmuje duże obszary, na których rośnie bambus. W takim przypadku obumieranie roślin po kwitnieniu często prowadzi do całkowitego zaniku bambusa na danym obszarze. Aby tego uniknąć, dorosłe pędy są regularnie przycinane. Najbardziej wydajnym sposobem uprawy bambusa okazują się natomiast sadzonki. Trzeba odciąć łodygę od rośliny i włożyć ją do wody. System korzeniowy rozwija się w 3-4 tygodnie. Po tym czasie będzie można przesadzić bambus do ziemi. Sadzenie korzeni rośliny to również skuteczny sposób uprawy. To silne korzenie, które bardzo szybko rozprzestrzeniają się pod ziemią. Na każdym węźle korzeni mogą powstać zaczątki nowych pędów. Usunięte z gleby mogą też skutecznie rosnąć samodzielnie. Wszystkie te sadzonki będą uprawiane w sztucznych warunkach przez rok do dwóch lat i dopiero wtedy można przesadzić je na otwarty teren. Gdy bambus będzie wystarczająco duży, ścina się go do celów przemysłowych. Aby wykorzystać bambus w budownictwie, wycina się tylko dojrzałe pędy w wieku od 4 do 6 lat. Takie drzewo będzie niezwykle trwałe. Gdy kolor pędów zmienia się z zielonego na szaro-zielony, a kolor słojów blednie, oznacza to, że bambus osiągnął już dojrzałość i można go usunąć z plantacji. Świeżo ścięte łodygi bambusa o długości 6 metrów mogą ważyć ponad 70 kg. W fabryce wszystkie bambusowe łodygi tnie się na wymiar. Warstwa wierzchnia łodygi bambusa ma wysoką twardość. Mówimy o pierwszych 1,5 mm, które po wyschnięciu dosłownie zamieniają się w kamień. Praktycznie nie może tej warstwy uszkodzić nawet metalowy przedmiot. Bambus ma naturalną, hydrofobową powłokę zewnętrzną, dlatego obróbka z użyciem środków owadobójczych i antybakteryjnych musi mieć miejsce od środka. Tam włókna dobrze wchłoną roztwór. Tylko długi, stalowy pręt może przedostać się przez każdy węzeł na całej długości łodygi. Przed rozpoczęciem konserwacji mech i inne zabrudzenia powierzchniowe są zmywane z łodygi strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Później każdy węzeł będzie indywidualnie czyszczony ręcznie za pomocą stalowej szczotki.
Dziś trudno wymienić branże, w których bambus nie znajduje zastosowania. Przede wszystkim wykorzystuje się go jako materiał budowlany. Z bambusa można wykonać niemal każdą konstrukcję budowlaną. Ściany, dachy, schody, krokwie, ramy okienne czy drzwiowe. W produkcji płaskich powierzchni łodygi łączy się przez wiązanie, tkanie lub inne sposoby. Nowoczesne bambusowe materiały budowlane to najczęściej deski lub panele. Jako że łodyga ma kształt rurkowy, po przecięciu jej wzdłużnie nie będzie możliwe uzyskanie płaskiego kształtu. W związku z tym podczas pracy z bambusem stosuje się metody klejenia i wciskania poszczególnych pasków rośliny w płytki, które są potem lakierowane. Mogą być one stosowane jako materiały wykończeniowe do ścian, sufitów czy wykładzin podłogowych. Deski bambusowe mają mniejszą gęstość w porównaniu do desek drewnianych, przez co są lekkimi konstrukcjami. Myli się ten, kto sądząc po wyglądzie uważa bambus za kruchy i szybko ulegający zniszczeniu. Wcześniej bowiem z bambusa budowano domy, a nawet pałace. Niektóre konstrukcje wykonane z bambusa przetrwały tysiąclecia. Bambusowy most w An Lan, przerzucany przez rzekę Ming, powstał w III wieku naszej ery. Jego długość wynosi 320 metrów. Nadal znajduje się w dobrym stanie i bez obaw można po nim chodzić. O wytrzymałości i sprężystości bambusa świadczy też fakt, że stosuje się go jako wzmocnienie w konstrukcjach cementowych. Swoją drogą w Kambodży wykorzystuje się bambusowy most na rzece Mekong o długości 300 metrów. Buduje się go co roku w porze suchej. Przed porą deszczową dokonuje się rozbiórki, a elementy trzyma w specjalnym magazynie. Z mostu mogą korzystać nie tylko piesi i rowerzyści, ale także samochody. Most łączy wyspę rzeczną Koh Phen z miastem na zachodnim brzegu. Bambus co prawda ugina się i podskakuje, ale nie łamie się, więc przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności wytrzyma ciężar jadącego samochodu osobowego. Do budowy mostu zużyto około 50 tysięcy patyczków bambusowych. Nic dziwnego, że w Chinach i Hongkongu bambus stanowi praktycznie jedyny materiał do konstruowania rusztowań. Niedowierzanie, w jakie wprawia widok chińskich robotników wspinających się po bambusowych patyczkach na wysokości kilkudziesięciu metrów, często bez żadnych zabezpieczeń, można porównać z przerażeniem, kiedy patrzy się na spokojną kontemplację przy jedzeniu pasikoników. Starożytny zawód ryglarza bambusowych rusztowań nie traci dziś na popularności, ponieważ chińskie organizacje budowlane od dawna rozważały wprowadzenie oszczędności na stalowych i drewnianych konstrukcjach. Spacerując ulicami chińskich miast, można zobaczyć wiele placów budowy wieżowców, centrów handlowych i budynków administracyjnych. Wszystkie są pokryte od góry do dołu siecią bambusowych patyczków, odgrodzonych ochronnymi siatkami. Do produkcji jednorazowych pałeczek do jedzenia zużywa się znaczne ilości bambusa. Chińskie fabryki produkują 80 miliardów par jednorazowych patyczków, z których znaczna część trafia na eksport. Oczywiście głównego odbiorcę tego towaru stanowi Japonia. Tradycyjne fabryki składują ścięty bambus w budynku przylegającym do warsztatu, następnie łodygi tnie się na równe części i ręcznie piłuje na dwie połówki. Wtedy elementy są cięte na specjalnej maszynie na malutkie patyczki. Patyczki te trafiają do innego warsztatu, gdzie powstaje z nich finalny produkt. Maszyna tnie je i nadaje dolnym końcówkom zaokrąglony kształt, ale nie docina ich do końca, pozostawiając patyki połączone i prostokątne na drugim końcu. Dzieje się tak, aby osoba, która z nich potem skorzysta, wiedziała, że są nowe. Kolejna maszyna ostrzy dolne końce patyczków. Po obróbce patyczki podlegają kontroli jakości, gdzie pracownicy sprawdzają produkty pod kątem wad i zgodności z wymaganiami klienta, a na koniec patyczki są pakowane. Wtedy sortuje się je właśnie według jakości i umieszcza hurtowo w większych workach. Z bambusa robi się też cudowną herbatę, używając do tego tylko jego liści. Są one zbierane ręcznie, a następnie dokładnie spłukiwane czystą wodą. Liście tnie się na małe kawałki. Należy gotować je przez 5 minut na parze. Suszone liście pakuje się w mniej więcej takie same pudełka lub torebki jak zwykłą herbatę. Herbata bambusowa ma dobry wpływ na organizm człowieka. Nie zawiera kofeiny ani teiny, więc nie ma dla niej przewidzianych takich ograniczeń co do ilości wypitych filiżanek, jak w przypadku kawy czy herbaty z drzewa herbacianego. Liście bambusa to natomiast naturalny przeciwutleniacz, który usuwa z organizmu szkodliwe substancje.
O ile ludzie mogą bez problemu obejść się bez herbaty z liści bambusa, to tego samego nie można powiedzieć o pandach, dla których bambus stanowi podstawę diety. Jeśli zabraknie plantacji bambusa, to uroczym zwierzętom po prostu grozi głód. Procesy ewolucyjne doprowadziły do tego, że jelita pand nie są przeznaczone do trawienia mięsa, natomiast przełyk i żołądek tych zwierząt są wyłożone grubą warstwą elastycznej błony śluzowej, która chroni je przed wiórkami bambusa. Roślina ta ma jednak niską wartość odżywczą, w wyniku czego pandy muszą zjadać od 10 do 40 kg bambusa dziennie. Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały, że pandy wielkie ewoluowały, aby przystosować się do jedzenia bambusa ze względu na ich minimalne zużycie energii i poziom hormonów. Ponadto spośród wielu gatunków chińskiego bambusa pandy chcą jeść tylko kilkanaście w odpowiednio młodym wieku. 30-letnie bambusy tych zwierząt nie interesują. Jeśli panda zje wszystko na jednej plantacji bambusa, będzie musiała przenieść się na inną, aby nie czekać na wyrośnięcie świeżych pędów. Dlatego istnieje ryzyko, że ludzie przemysłowo zajmujący się hodowlą bambusa mogą skazać pandy na wyginięcie, jeśli w pobliżu zabraknie odpowiednich gatunków bambusa. Obecnie w Chinach żyje nieco ponad 2000 pand, a Chińczycy od lat starali się zwiększyć zagrożoną populację. Sukces udało się osiągnąć dopiero wtedy, gdy kraj zaczął odnawiać dzikie lasy bambusowe i przenosić tam pandy. To wszystko na dzisiaj. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!